Witam serdecznie na kanale Station Nord, z sali wykładowej Station Nord. Chciałem kontynuować temat medytacji metta. Przede wszystkim, z czym pracuje medytacja metta? To jest dosyć jakby istotna rzecz. Posługujemy się taką koncepcją sztuka trzech miłości. Mówimy o trzech miłościach. Jeden, miłość numer jeden, to jest poziom osobisty. I na ten temat wszyscy co nieco wiedzą. Natomiast jest poziom drugi, relacje, poziom relacyjny. I związek nigdy nie jest lepszy niż relacja. Jakość współżycia intymnego nigdy nie jest lepsza niż relacja. No i jest jeszcze poziom trzeci, poziom wartości, czyli związek nigdy nie jest lepszy niż wartość, którą realizuje. Ale o tym innym razem, bo ja dzisiaj chciałem zacząć od wyodrębniania pojęcia relacji. O czym to jest? Poziom relacji, o którym mówimy, jest poziomem całkowicie nieosobistym. Spróbujmy to zrozumieć, bo to jest dosyć ważna rzecz. Można o tym mówić na bardzo wiele sposobów. Dzisiaj będę mówił o emanacjach. To jest jeden ze sposobów wyodrębnienia pojęcia relacji. Prawda? Czy sobie zdajemy sprawę, czy nie? Przynosimy ludziom siebie, a wraz z sobą nasze emanacje. Czyli przykładowo, jeżeli ktoś jest pełen napięcia, to czym emanuje? Napięciem. Stajemy się napięci, to jest bardzo często nieprzyjemne, budzi nasz dyskomfort. Jeżeli ktoś jest bardzo agresywny, pomimo że na zewnątrz jest bardzo miły, to jego emanacje dają nam nieprzyjemne doświadczenie, czasami nawet piekła. Czyli emanacje to jest coś, z czym będziemy się bez przerwy stykać przy budowaniu relacji z ludźmi, przy budowaniu relacji również osobistych. Jeżeli nie zajmiemy się pracą z emanacjami, to w tym momencie nasz związek może się stopniowo staczać po równi pochyleń, ponieważ zupełnie nieświadomie, zupełnie bezwiednie będziemy obdarzać drugą stronę tym, co będzie psuło relacje między nami. Oczywiście mogę wam opowiedzieć zabawną historię na temat emanacji, kiedy byłem młodym ojcem. Właśnie nie mogłem zasnąć, więc pobiegłem do pokoju synka małego i mówię mu: słuchaj, przestań natychmiast myśleć, bo ja nie mogę spać. No, malec otworzył oczy jak talary ze zdumieniem i dobrze, tato. I przestał myśleć. Nie mogłem spokojnie położyć się spać. Czyli ta emanacja drugiej strony może nam nawet przeszkadzać spać albo uczynić nasz sen płytkim i dyskomfortowym. Powiedzmy, jestem w ciepłym kraju na wczasach, idę na basen i no cóż, dzieci skaczą jedno przez drugie, jedno skoczyło prawie na mnie, oklapało mnie, ale to w niczym nie przeszkadza. To jest tylko, można powiedzieć, woda dziecięcej igraszki. Właściwie to nawet jest bardzo przyjemne przebywanie w takim towarzystwie. Nagle na basen przychodzi młoda para, około 30. Atmosfera robi się ciężka, nieprzyjemna, znikam. Idę gdzie indziej, bo naprawdę trudno jest odpoczywać w takich warunkach. I teraz dlaczego mówimy, że to jest nieosobiste? Bo jeżeli ktoś jest napięty, to on jest napięty względem, nie wiem, Kasi, Basi, Waldka, Andrzeja. To jest zawsze to samo napięcie. I to zawsze będzie działać niekorzystnie na budowanie relacji. Jeżeli ktoś jest agresywny i to gdzieś płynie z niego, ze środka, pomimo że na zewnątrz jest milutki, uprzejmiutki, to obojętne, do Kasi, Waldka, Basi, Andrzeja, to zawsze będzie działać tak samo. W związku z tym warto zacząć obserwować,
jak, w jaki sposób my jakby emanujemy, czym my emanujemy na innym i to, czym emanujemy na innym, to jest nasza wewnętrzna zawartość. No zwróćcie uwagę, że jeżeli ktoś jest w depresji, jest zmartwiony, to ta jego emanacja jest nieprzyjemna. Jeśli ktoś jest przestraszony, to ta emanacja jest nieprzyjemna. I właśnie z tym będzie pracować medytacja metta. Ale jak? No, wszystkiego przecież nie mogę powiedzieć w jednym odcinku. Powiem o tym w następnym odcinku dotyczącym metta. Do usłyszenia. Dla tych, których zainteresował temat, no jest to fundamentalny temat, bardzo ważny dla jakości naszego życia. Nawet jeśli ktoś nie jest zainteresowany jakimś wielkim rozwojem, to naprawdę budowanie relacji jest bardzo ważne w biznesie, w związkach osobistych, wszędzie. Bardzo wiele rzeczy zależy od relacji z ludźmi. Materiały na ten temat znajdziecie w książce, właściwie w trzech książkach. Opublikowaliśmy ponad 600 stron na temat medytacji metta i na temat budowania relacji. Pierwsze to jest Sztuka Trzech Miłości. Druga książka to jest Medytacja i Szczęśliwe Stany Umysłu. I Metta i Prawo Karmy, czyli aż trzy książki na ten jakby ważny temat. Są one dostępne w naszym sklepie www.navisnot.eu, jak również na platformie, na naszej platformie edukacyjnej prosperitytraining.pl znajdziecie kurs, obszerny kurs dotyczący medytacji metta. O, owocnych i inspirujących studiów. Pozdrawiam serdecznie.